Pis ze strony Famine in the Land, gdzie autorzy badają popularnych nauczycieli i nauki w widzialnym kościele i porównują je ze Słowem Bożym. Ich intencją jest promowanie zdrowej doktryny i odróżnianie prawdy od błędu. The Chosen Ta krytyka serialu The Chosen jest gościnnym wpisem Ingrid McCullough. The Chosen jest popularnym serialem i wielu twierdzi, że serial ten umożliwił im nawiązanie relacji z Jezusem i że sprawił, iż pismo święte ożyło. Tam, gdzie pismo święte milczy na temat pewnych wydarzeń lub postaci Jezusa i jego uczniów, Jenkins, reżyser, ułożył swojej wyobraźni, aby wypełnić luki. Niektórzy uważają, że mieszanka faktów i fikcji w tej serii jest urocza i zabawna, ale nie potrzebujemy ciepłych i miękkich uczuć lub spekulacji, aby poznać Chrystusa z Biblii. Potrzebujemy pisma świętego. Jeśli jesteś fanem serialu, odłóż na bok swoje emocje i rozważ fakty przedstawione w tym artykule. Bereanie od dawna byli postrzegani jako pozytywny przykład tego, jak osoba lub społeczność powinna reagować na rzeczy nauczane w imię Boga. Czego możemy się nauczyć od szlachetnych berean? Dzieje apostolskie, rozdział 17, wersety od 10 do 11, mówią nam, że zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się sprawy mają. Przyjęli słowo z zapałem, badając codziennie pisma, czy tak się sprawy mają. Co za wspaniałe przypomnienie dla nas, abyśmy czynili to samo. W sieci, w kościołach, na nabożeństwach, w małych grupach, w telewizji jest tak wiele nauk w imię Boga. Nie wszystko jest dobre, mimo że jest opatrzone chrześcijańską etykietą. Jako chrześcijanie powinniśmy sprawdzać wszystkich, którzy przedstawiają się jako nauczyciele w kościele i nie powinno się przestać sprawdzać tego, czego uczą, w stosunku do pisma świętego. Jak zwięźle stwierdza God Questions, cytat: Jezus ostrzegał nas, że przyjdą fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, którzy będą próbowali zwieść nawet wybranych przez Boga. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wersety od 23 do 27. Patrz także drugi list Piotra, rozdział 3, werset 3 i list Judy, wersety od 17 do 18. Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed fałszem i fałszywymi nauczycielami jest poznanie prawdy. Aby rozpoznać fałszerstwo, należy badać to, co prawdziwe. Każdy wierzący, który dobrze rozkłada słowo prawdy drugi list do Tymoteusza, 2:15 i który uważnie studiuje Biblię, może rozpoznać fałszywą doktrynę. Na przykład wierzący, który przeczytał o działaniu Ojca, Syna i Ducha Świętego w Ewangelii Mateusza, rozdział 3, wersety od 16 do 17, natychmiast zakwestionuje każdą doktrynę, która zaprzecza Trójcy Świętej. Dlatego musimy studiować Biblię i osądzać wszelkie nauczanie według tego, co mówi Pismo. Koniec cytatu. I tak, dziś proszę Was o dokładne zbadanie niedawnego zjawiska kulturowego The Chosen i jego twórcy, Dallasa Jenkinsa. Proszę Was, abyście przyłączyli się do mnie w porównywaniu tego, co jest nauczane w imię Boga, ze Słowem Bożym. Jest to wspaniała okazja do praktykowania rozeznawania poprzez wspólne testowanie rzeczy pod kątem Słowa Bożego. The Chosen Co to jest The Chosen? The Chosen to program telewizyjny stworzony przez Dallasa Jenkinsa, który twierdzi, że opowiada historię autentycznego Chrystusa. Obecnie emitowany jest drugi sezon serialu, ale pan Jenkins publicznie oświadczył, że planuje nakręcić siedem sezonów. Drugi sezon The Chosen był kręcony w Goshen, Utah, na planie repliki starożytnej Jerozolimy zbudowanej przez Kościół Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatecznych, Mormoni. Hashtag serialu to Get Used to Different. Przyzwyczaja się do odmienności. Przyjrzyjmy się więc niektórym aspektom serialu oraz rzeczom, które pan Jenkins powiedział publicznie i porównajmy te rzeczy z Pismem Świętym. Wystarczalność Pisma Świętego Zaczniemy od wideo z wypowiedzią Jenkinsa datowanego na 30 maja 2020 roku. Czasami będę je nazywała wideo numer jeden. W tym filmie pan Jenkins stwierdza, że The Chosen nie jest zamiennikiem dla Pisma Świętego. Jest to absolutna prawda. Apostoł Paweł oświadczył, że Pismo Święte może uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła, w pełni przygotowany. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersety od 15 do 17. Nazywa się to nauką o wystarczalności Pisma Świętego. Jeśli Pismo Święte jest zrodzone przez Boga, to nie jest zrodzone przez człowieka. I chociaż zostało napisane przez ludzi, to ci święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. Drugi list Piotra, rozdział 1, werset 21. Żadne Pismo stworzone przez człowieka nie jest wystarczające, aby wyposażyć nas do każdego dobrego dzieła, tylko Słowo Boże może to uczynić. Co więcej, jeśli Pismo Święte jest wystarczające, by nas gruntownie wyposażyć, to nic więcej nie potrzeba. Ale jednak pan Jenkins twierdzi, że Bóg włożył mu do serca i do serc innych, że będzie to jedno z najwyższych powołań w ich życiu i że musi wziąć odpowiedzialność za opowiadanie historii ludu Bożego z niezwykłą starannością i z poświęceniem. Powtarza to twierdzenie w ostatnim wywiadzie z Melissa Doherty. Począwszy od 13 minuty 40 sekundy do około 15 minuty wywiadu z panią Dorothy, pan Jenkins twierdzi, że czuł, jak Bóg przemawiał do niego 3-4 razy w życiu. Twierdził, że czuł, jak Bóg kładzie mu na serce, że za kilka lat to The Chosen będzie tym, o czym ludzie będą myśleć, gdy wyobrażać sobie będą uczniów. Dalej mówił, Czułem, że Bóg mówi, że to będzie ostateczny portret mojego ludu, i to jest to, o czym ludzie będą myśleć na całym świecie, kiedy pomyślą o moim ludzie, i nie pozwolę ci tego zepsuć. Pomijając twierdzenia o usłyszeniu specjalnego przesłania bezpośrednio od Boga, moglibyśmy poświęcić całe post na umówienie tylko tego twierdzenia. Jeśli The Chosen nie jest zamiennikiem Pisma Świętego. Dlaczego Bóg rzekomo powiedziałby, że będzie to to, co ludzie myślą, gdy wyobrażać sobie będą uczniów, lub dlaczego miałby to być ostateczny portret ludu Bożego? Czy potrzebujemy czegoś więcej niż Biblia, aby wiedzieć, co Bóg chce, abyśmy wiedzieli? Z definicji nie można uznać, aby zarówno The Chosen, jak i Biblia stanowiły ostateczny obraz ludu Bożego. A jeśli pan Jenkins twierdzi, że Bóg powiedział mu, że The Chosen będzie ostatecznym przedstawieniem ludu Bożego, to co to mówi o faktycznym poglądzie pana Jenkins'a na Biblię? Co mówi o tym, że rzekomo usłyszał od Boga? Jego wypowiedzi są w najlepszym wypadku sprzeczne, a w najgorszym pokazują niski pogląd na słowo Boże. Dodawanie do pisma świętego. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę poglądów pana Jenkinsa na wystarczalność pisma świętego, w wideo numer jeden pan Jenkins mówi, że wierzy, iż Biblia jest słowem Bożym i nie wymaga ulepszeń. Jednak, jak sam przyznaje, świadomie dodaje historyczne, kulturowe i artystyczne szczegóły i stwierdza, że nie wierzy, że to zmienia samą Biblię. Oczywiście takie dodatki nie zmieniają samej Biblii, ale zmiany Oznaczają, że nie przedstawia on dokładnie spisanego Słowa Bożego. Dodatkowo dodaje nie tylko informacje historyczne, kulturowe i artystyczne. Dodał informacje o uczniach, na przykład, że Mateusz jest autystyczny, a Jakub mniejszy ma porażenie mózgowe. Wyobraża sobie i przedstawia właśnie między uczniami oraz kulisy, o których nigdy nie ma mowy w Biblii. Lektura streszczenia każdego odcinka pokazuje obszerne przykłady informacji pozabiblijnych, jak na przykład złamanie przez Piotra Szabatu, by łowić ryby i obszerny łuk fabularny wynikający z tego dopowiedzenia. Jesteśmy ostrzeżeni, aby nie dodawać nic do Słowa Bożego, aby go nie zmieniać. Chociaż ostrzeżenie w objawieniu 22 wersety 18-19 jest specyficzne dla księgi objawienia, Zasada ta ma zastosowanie do każdego, kto stara się celowo zniekształcić Słowo Boże. Mojżesz dał podobne ostrzeżenie w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale czwartym, od pierwszego do drugiego, gdzie przestrzegał Izraelitów, że muszą słuchać i przestrzegać przykazań Pana, nie dodając ani nie odejmując od Jego, Bożego, objawionego Słowa. Księga Przysłów, rozdział 30, wersety od 5 do 6, zawiera podobne napomnienie dla każdego, kto dodałby do słów Boga. Zostanie strofowany i ukazany, że jest kłamcą. Chociaż ostrzeżenie zawarte w objawieniu w rozdziale 22, wersetach 18–19 odnosi się konkretnie do Księgi Objawienia, to jednak jego zasada musi być stosowana do całego objawionego Słowa Bożego. Musimy uważać, aby obchodzić się z Biblią z troską i czcią, aby nie zniekształcić jej przesłania. Kanon Pisma Świętego jest zamknięty. Nie potrzebujemy dodatkowego objawienia poprzez odcinki telewizyjne lub samozwańczych współczesnych proroków czy apostołów. Bóg określił, w co musimy wierzyć na Jego temat i czego od nas wymaga. Objawia te informacje w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Nie pochodzą one z filmu lub programu telewizyjnego, który ubarwia szczegóły, aby przenieść nas poza to, co mówi pismo. Pan Jenkins podkreśla czasami, że to tylko show i zdecydowanie nie dodaje do pisma świętego. Jednak mówi, że Bóg powiedział mu, że The Chosen będzie ostatecznym portretem jego ludu i że Bóg dopilnuje, by był on dokładny. To musiałoby obejmować portret Jezusa. Jeśli Bóg powiedział: Nie pozwolę ci tego zepsuć, to wynika z tego, że portret Chrystusa również posiada pewien poziom boskiej inspiracji. Nie jest to też tylko serial, ponieważ pan Jenkins jest zaangażowany w pisanie przewodników i dewocjonaliów, które towarzyszą jego portretowi Chrystusa i jego wyznawców. Kościoły i małe grupy będą oglądać odcinki The Chosen i korzystać z towarzyszących im materiałów dla dobra duchowego wzrostu. Argumentuje, że The Chosen nie zastępuje Pisma Świętego, ale twierdzi, że to Bóg za nim stoi, chcąc wykorzystać serię do przybliżenia ludzi do Chrystusa. Ta sama linia rozumowania jest używana przez Kościół Mormonów do promowania Księgi Mormona. Jak widać w sponsorowanej reklamie na Facebooku, cytat: Podobnie jak Biblia, Księga Mormonów jest szczególną księgą, która uczy o Jezusie Chrystusie. Nie zastępuje ona Biblii. Studiując obie księgi możesz zyskać głębsze zrozumienie Ewangelii Jezusa i zbliżyć się do Boga. Koniec cytatu. Pan Jenkins wysuwa ten sam argument w odniesieniu do The Chosen. Mówi, że The Chosen jest specjalną serią, którą Bóg chce, aby on zrobił o Jezusie. Nie zastępuje ona Biblii, mówi. Innymi słowy, studiując Biblię razem z The Chosen, można zyskać głębsze zrozumienie Ewangelii i zbliżyć się do Chrystusa. Może nie dodaje on wersetów i rozdziałów do Biblii, ale przedstawia światu swoją wersję Ewangelii i twierdzi, że jego dodatki są dokładne. Serial tworzy nowy kontekst, który znajdzie się w umysłach ludzi, gdy będą czytać tekst biblijny. Przyjrzyjmy się więc bliżej przedstawieniu Chrystusa w serialu. Jezus. Pan Jenkins wkłada też w usta Jezusa słowa. Które przedstawiają go absolutnie w inny sposób, niż zrobiły to Ewangelie. Na przykład w jednym ze zwiastunów aktor portretujący Jezusa mówi: Jeśli za każdym razem będziemy mieli pytania i odpowiedzi, gdy jest coś, do czego nie jesteście przyzwyczajeni, to będzie to bardzo irytujące dla nas wszystkich. Albo przyzwyczaj się do odmienności. W innym klipie aktor portretujący Jezusa mówi: Jestem tu, by rozpocząć rewolucję. I. Chcę, by mój lud uczestniczył w uzdrawianiu świata. W sezonie pierwszym, odcinku piątym, uczeń poprosił Jezusa, aby uczynił Andrzeja lepszym tancerzem, a scenarzysta kazał aktorowi portretującemu Jezusa powiedzieć Niektórych rzeczy nawet ja nie mogę zrobić. Nie tylko nie brzmi to w ogóle jak Jezus z Biblii, ale także przedstawia przesłanie, które jest inne niż dobra nowina znaleziona w Piśmie Świętym. Panu Jenkinsowi udaje się w The Chosen przedstawić jakąś biblijną prawdę, ale zawsze jest to z pozabiblijnymi lub niebiblijnymi dodatkami. Jest to nieuchronnie Jezus Plus. Robi to z aprobatą swoich przyjaciół i konsultantów biblijnych katolika, Żyda i Ewangelika. Choć znalazł kilku uczonych religijnych, którzy publicznie potwierdzają jego wybory, nie czyni to jego decyzji słusznymi. W innym klipie pan Jenkins omawia kręcenie sceny, w której widać Jezusa przygotowującego i piszącego kazanie na górze. W tej scenie Jezus przygotowuje kazanie w bardzo niebiblijny sposób, nie pochodzący z Pisma Świętego. Jezus jest w pełni Bogiem, on powołał świat do istnienia, przemawia z pełnym autorytetem nieba. Widzimy w Ewangelii Jana w rozdziale 12 wersetach 49 do 50, że Jezus powiedział: Bo ja nie mówiłem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on dał mi nakaz, co mam powiedzieć i co mówić. I wiem, że jego nakaz jest życiem wiecznym. Dlatego to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Jezus mówił dokładnie to, co Ojciec przekazał mu do powiedzenia. Żadne przygotowanie nie było konieczne. Aby jeszcze bardziej pogorszyć tę niebiblijną prezentację, Jezus zapytał Mateusza, która część wyróżnia się dla ciebie najbardziej. Jakby nasz Pan potrzebował zapewnienia lub informacji zwrotnej od jednego ze swoich uczniów. Tworzenie powszechnie kochanego Jezusa i powszechnie aprobowanej Ewangelii. W wywiadzie, którego pan Jenkins udzielił pani Melisie Doherty, stwierdza on, że, cytat: The Chosen jest naprawdę skupiony wyłącznie na historiach Jezusa. Oznacza to, że wielu ludzi z różnych ugrupowań kocha to. Mormoni, katolicy, greccy ortodoksi, ktokolwiek, i nie spierają się o ten serial. Co powoduje, że wielu innych ludzi się denerwuje. No bo jak, zaraz, mamy się przecież nie zgadzać, mamy być na siebie źli. Koniec cytatu. Pan Jenkins nie rozumie, że wiele z tych ugrupowań naucza heretyckich rzeczy o Jezusie, które są niezgodne ze zbawczą wiarą. Na przykład, Mormoni wierzą, że Jezus Chrystus był pierworodnym, duchowym dzieckiem niebiańskiego ojca i niebiańskiej matki. Jezus następnie awansował do bóstwa w świecie duchowym. Wiara w takiego Jezusa nie prowadzi do zbawienia, lecz do potępienia. Co nawiasem mówiąc, nie czyni prawdziwych wierzących zagniewanymi, czyni nas smutnymi i pobudza do ewangelizacji i modlitwy ze zgubionych. Fakt, że Mormoni oglądają ten program i nie potrafią dostrzec różnicy między Jezusem, którego naśladują, a Jezusem biblijnym, powinien skłonić pana Jenkinsa do zastanowienia. Nie powinien jednak, jak się wydaje, utwierdzać go w przekonaniu, że jego program jest naprawdę dobry. Coś nie jest prawdą lub dobrem tylko dlatego, że duża grupa ludzi tak uważa. Jest to błąd logiczny, zwany argumentum ad populum, czyli błędne rozumowanie. Jeśli wszyscy mówią, że Jezus the Chosen jest Jezusem, którego znają, to coś jest nie tak z prezentacją. Jezus ogłosił, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 6. Ważne jest, abyśmy mieli właściwe zrozumienie prawdziwego Jezusa. Podczas wywiadu w Mormońskim Talk Show pan Jenkins podzielił się tym, jak wiele nauczył się od społeczności Mormonów od czasu rozpoczęcia współpracy z Wied Angel. W dalszej części wywiadu powiedział w odniesieniu do Mormonów: Kochamy tego samego Jezusa. Na tym stwierdzeniu mogę zatonąć lub popłynąć. Jeśli chodzi o katolików i greckich prawosławnych, to choć mają oni pozornie właściwe zrozumienie Unii Hipostatycznej, nie uznają dzieła Jezusa na krzyżu za zakończone. Głoszą inną Ewangelię i nakładają na swoich wyznawców ciężkie jarzmo sprawiedliwości uczynkowej. Jarzmo naszego Pana jest przyjemne i brzemie jego lekkie. Ewangelia Mateusza, rozdział 11, werset 30. Nie ma nic, co moglibyśmy zrobić, aby zbawić siebie lub uświęcić siebie. Jezus wykonał tę pracę. List do Efezjan, rozdział 2, wersety od 8 do 9 nauczają. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was. Jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Łaska Boża nas zbawia, a na łaskę z definicji nie można zasłużyć. Nie zasługujemy na zbawienie. Po prostu otrzymujemy je przez wiarę. Podobnie jak Mormoni, jeśli katolicy i greccy ortodoksi mogą oglądać The Chosen i nie widzieć, jakich fałszywa Ewangelia różni się od prawdziwej Ewangelii jasno przedstawionej w Biblii, to być może The Chosen nie przedstawia jasno Ewangelii. Pan Jenkins idzie o krok dalej niż szukanie powszechnej aprobaty dla swojej prezentacji Jezusa i Ewangelii. Wydaje się, że aktywnie próbuje udobruchać inne grupy religijne i włączyć ich punkty widzenia, jednocześnie często zaprzeczając, że to robi. W rozmowie z panią Dorothy wielokrotnie twierdził, że nie jest pod wpływem teologii mormonów, ani nie włącza jej do swojej pracy. Zagłębimy się bardziej w jego promocję teologii kościoła mormonów poniżej, więc odłożę to na bok i skupię się na jego celowej współpracy z przedstawicielami innych religii. W kolejnym wideo z zakulis odcinka pierwszego pan Jenkins zaprasza katolickich, ewangelickich i żydowskich konsultantów religijnych do programu. W tym wideo łatwo przyznaje, że stara się dokładnie przedstawić ich religijne punkty widzenia i podaje kilka przykładów, jak włącza ich religijne poglądy do programu. Co więcej, jego pragnienie bycia zaakceptowanym i zatwierdzonym przez każdego, kto twierdzi, że Chrystus jest realny, jest widoczne wideo, które zrobił z katolikiem i ewangelikiem na temat Marii. Pan Jenkins powiedział, że był trochę zdenerwowany z katolickiej perspektywy, czy byłoby im wygodniej widzieć Marię jako zmartwioną, jako nawet niepoprawną. Podejmuje również wielkie wysiłki, aby promować katolickie stanowisko, że modlitwy Zdrowaś Mario mają wskazywać proszącemu na Jezusa. W odniesieniu do tego, jak przedstawił Marię z perspektywy katolickiej, pan Jenkins zapytał katolickiego księdza, jak nam poszło? Dlaczego dostosowuje się do katolickiej perspektywy Marii? Dlaczego włącza katolickie i żydowskie interpretacje Jezusa i Ewangelii? To wszystko wygląda na wysiłek, aby zaspokoić najszerszą grupę ludzi, którzy twierdzą, że są ludem Bożym. Czyniąc to, nie może trzymać się ani przedstawiać biblijnej prawdy. Pan Jenkins. Autorytet i nauczanie. Wideo nr 1 Pan Jenkins prezentuje swoją ewangeliczną wiarygodność i powtarza to w wywiadzie z panią Dorothy. Wyjaśnia, że przez całe życie należał do konserwatywnego środowiska wierzącego w Biblię, a w kolegium był na kierunku biblijnym. Ale czy fakt, że został wychowany w kulturze chrześcijańskiej i studiował Biblię na studiach, czyni go bardziej wiarygodnym, jeśli chodzi o słuszne dzielenie się Słowem Bożym? Nie, nie czyni. Pan Jenkins w wywiadach i postach w mediach społecznościowych wielokrotnie mówi, że trzyma się ortodoksyjnych nauk chrześcijańskich. Nigdzie jednak nie zamieścił jasno wyznania wiary, deklaracji wiary czy przewodniego credo. Musimy wierzyć mu na słowo. Wideo numer jeden jest oznaczone jako jego wyznanie wiary, ale w żaden sposób nie było to typowe wyznanie wiary. Po obejrzeniu go nie wiemy nic o jego faktycznym stanowisku w sprawie podstawowych doktryn wiary. Mamy jednak pojęcie o wartościach programu. Pan Jenkins i jego żona postawili się w roli nauczycieli Biblii. Dzięki współpracy z innymi osobami piszą i sprzedają wiele dewocjonaliów, przewodników do studiowania Biblii i innych materiałów związanych z programem. W związku z tym ich teologia ma znaczenie. Ich kompetencje do właściwego obchodzenia się ze Słowem Bożym mają znaczenie. W jednej ze sponsorowanych reklam pan Jenkins promował swój przewodnik do studiowania Biblii jako narzędzie do zgłębiania kontekstu biblijnego, który wzbogaca Twoje doświadczenie oglądania. Podręcznik do studiowania Biblii wreszcie jest. Zaprojektowany do studiowania w grupie, ten przewodnik zachęca do głębszego duchowego połączenia z każdym odcinkiem The Chosen. Stworzony, aby ułatwić swobodną dyskusję. Odkryj kontekst biblijny, który wzbogaca Twoje doświadczenie oglądania, i połącz się z wizją twórcy, jak ten specjalny projekt przybliży Cię do Chrystusa. To jest całkowicie uwsteczniające. Jeśli, jak twierdzi pan Jenkins, to Pismo Święte, a nie de Chosen, jest naszym autorytetem, to dlaczego to Pismo Święte wzbogaca przedstawienie, a nie odwrotnie? Nie, żeby było dużo lepiej w drugą stronę, mówiąc teologicznie. Ale pan Jenkins pokazał w tym oświadczeniu swój prawdziwy pogląd na Pismo Święte i to, że jest ono po to, by wzbogacić jego show, jego wizję, jego Jezusa. Owoc Ducha Świętego. Istnieją pewne dodatkowe obawy dotyczące niektórych zachowań pana Jenkins'a w sieci. Jeśli ktoś ma problem z tym, co on robi, pan Jenkins odpiera i mówi przyzwyczajaj się do odmienności. Jeśli dostanie krytyczną informację zwrotną, przedstawia ją lekceważąco na swojej stronie na Facebooku, gdzie jest wyśmiewana przez jego zwolenników. Nie jest to chrześcijańska odpowiedź dla tych, którzy zgłaszają uzasadnione wątpliwości dotyczące podstawowych doktryn wiary. Jest wiele rzeczy, które można by tu powiedzieć, ale zamiast zagłębiać się w ten temat, zachęcam cię do przejrzenia jego obecności w mediach społecznościowych i zobaczenia, kogo chwali, a kogo atakuje. Czy gloryfikuje pana, czy siebie, czy stara się dogodzić masom, czy trzyma się prawdy, czy wyraźnie kocha braci, czy też traktuje ich szyderczo. Marketing i partnerstwo Wielu chrześcijan wyraziło zaniepokojenie partnerstwem pana Jenkins'a z kościołem Mormonów. On jednak odrzuca te obawy jako nieistotne. Partnerstwo z sektą, która stara się być postrzegana jako chrześcijańska, jest niebezpieczne. To daje tej sekcie szacunek i sprawia, że wydaje się, iż jest częścią głównego nurtu chrześcijaństwa. W rozmowie z panią Doherty, pan Jenkins próbował zrównać swoje partnerstwo z Kościołem Mormonów z korzystaniem z przestrzeni dla ateistów chociaż owszem, ateiści są niezbawieni, tak samo jak mormoni, to jednak nie są oni również maskaradą chrześcijan. Jest w tym istotna różnica, której pan Jenkins absolutnie nie chce dostrzec. W kolejnym wywiadzie odmówił również zajęcia stanowiska w sprawie mormonizmu, co było dość podejrzane. Nawet jeśli ich kościół nie mówi panu Jenkinsowi wprost, co ma robić lub co pisać, można być pewnym, że mając ludzi z tego kościoła, którzy prowadzą jego platformę dystrybucyjną, są właścicielami planu zdjęciowego, na którym kręci film i zapewniają wielu członków ekipy, ma miejsce jakiś wpływ. Nie będzie pisał tekstów lub portretował czegoś, co mogłoby zakłócić tę sieć wsparcia i jego zdolność do osiągnięcia celu, jakim jest dotarcie do jednego miliarda widzów. Nie muszą nawet nic mówić. On wie, że ciągłe wsparcie jest konieczne. To jest wpływ, czy on to rozpoznaje jako taki, czy nie. Pan Jenkins współpracuje nie tylko z Kościołem Mormonów. Współpracuje z liderami kultu połączonymi z NAR New Apostolic Reformation, którzy śpiewają na planie i uczestniczą w show. Osoby takie jak Sean Folds, Battle Music, Elevation Church Gateway Church połączyły Cody i Carrie Job Hilson, Chris Tomlina i Phila Wickama. Pan Jenkins współpracuje również z katolikiem Mattem Maherem i postępowym Christianem Danem Hasseltine. Wszystko to można zobaczyć na stronie The Chosen na Facebooku. Osoby, którym brakuje poznania, mogą chcieć zobaczyć tych artystów na stronie, usłyszeć ich chwytliwe melodie i zajrzeć do niebezpiecznych kościołów, z których pochodzą kościoły, które propagują niebiblijną Ewangelię dobrobytu, promują fałszywych proroków i uczą heretyckich rzeczy o Jezusie i Ewangelii. Na zakończenie. Modlę się, aby informacje przedstawione tutaj pomogły Wam w rozeznaniu, czy oglądać The Chosen. Jak zawsze, testuj wszystko w stosunku do Pisma Świętego, a to obejmuje zjawiska kulturowe i nauczycieli, których możesz lubić. Obejmuje to również wszystko to, co zostało powiedziane tutaj. Od autorów strony. Drogie owce. To, że mamy technologię i pieniądze, aby coś zrobić, nie oznacza, że powinniśmy to robić. Przez kilka tysięcy lat pismo święte było wystarczające, aby nauczyć nas charakteru Chrystusa, i nadal jest wystarczające. Słowo Boże mówi nam dokładnie, co Jezus powiedział i co zrobił. Każdy szczegół w Ewangelii znajduje się tam, ponieważ Bóg chciał, aby pokolenia Jego ludu je czytały. W Ewangelii Jana mamy powiedziane, że i wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze. Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyście, wierząc, mieli życie w Jego imieniu. Szczegóły, które zostały zachowane dla nas w Ewangeliach, są tam po to, abyśmy mogli poznać Jezusa, uwierzyć w Jezusa i mieć życie w Jego imieniu. Szczegóły, które nie zostały zapisane, nie były konieczne do osiągnięcia tego celu. Bóg pominął je z jakiegoś powodu. Jego słowo jest w stanie uczynić nas w pełni wyposażonymi do każdego dobrego dzieła. Drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci versety od 16 do 17. A jego słowo się nie zmienia. Ewangelie nie opisują typu osobowości Jezusa. Czy w swoim człowieczeństwie miał osobowość ekstrawertyczną, czy był typem powściągliwym i kontemplacyjnym, nie wiemy. Wiemy jednak, że jest on miłością. Jest łaskawy i współczujący. Mówił prawdę i jest prawdą. On jest jedyną drogą do Ojca, On jest drzwiami dla owiec, On jest dobrym pasterzem, On jest chlebem życia, On jest naszym zbawieniem. Dla mnie osobiście przedstawienie Jezusa na dużym ekranie z tak dużą licencją artystyczną jest wkroczeniem na świętą ziemię. Jezus the Chosen mówi rzeczy, których Pan Jezus Chrystus, Król Nieba i Ziemi, nie powiedział podczas swojej posługi. Samo to już dla mnie jest zbyt wiele i nie potrzebuję serialu, aby poznać miłość i przebaczenie mojego wspaniałego miłosiernego Zbawiciela. Nie potrzebuję też twarzy Jonathana Rumiego w mojej głowie, kiedy myślę o Bogu człowieku, bez urazy dla Jonathana. A choć go nie widzieliście, miłujecie i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie i cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały, Pierwszy list Piotra rozdział pierwszy, werset 8. Mówiąc dosadniej, nie chcę Jezusa przefiltrowanego przez perspektywę Dalasa Jenkinsa. Chcę, aby moje myśli o Chrystusie były kształtowane przez to, co on sam postanowił mi objawić przez swoje słowo. To naprawdę jest dla mnie kwestia sumienia. Pomijając wszystkie inne obawy, które Ingrid dokumentowała, nie chcę mieć w głowie tej 21. wiecznej, ekumenicznej i popkulturowej interpretacji Pana. Mógłbym powiedzieć o wiele więcej, ale zrobi z tego się obszerny materiał. Niech wystarczy mniej słów. Starajmy się wszyscy poznać, uwierzyć i wyznawać pana Jezusa Chrystusa z Pisma Świętego.